Co się odwlecze, to nie uciecze. I tak było z tegorocznym dniem dziecka, który z przyczyn pogodowych został odłożony w czasie o jeden tydzień. Tym razem pogoda dopisała i frekwencja naszych najmłodszych zdecydowanie też. Jesteśmy zadowoleni, że pogoda nam dopisała, że możemy gościć na Manhattanie 2 tylu rodziców z dziećmi. Wyszliśmy naprzód, żeby ci rodzice trochę więcej czasu spędzili z tymi dziećmi. Lato już tuż, tuż, jednak słońce pojawiało się do tej pory niezwykle rzadko, ale tego dnia świeciło i rozgrzewało wszystkich wspaniale. Wreszcie się udał Dzień Dziecka, ale jak to kiedyś powiedział pan dyrektor jednej ze szkół, każdy musi zasłużyć sobie na pogodę i myślę, że my tutaj na Piaskowej Górze sobie zasłużyliśmy na tą pogodę i te dzieci też zasłużyły w końcu, żeby było pięknie i cudownie. Dzieci z uśmiechem na ustach i rumieńcami korzystały z wszystkich atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy w ramach Dnia Dziecka. A wszystkiemu temu wtórowało radosne i gorące słońce. Czerwiec jest pięknym miesiącem, zwykle słonecznym. Nam to słońce nie dopisywało, ale dzisiaj jest. Proszę zwrócić uwagę, jak dzieci są uśmiechnięte, świetnie bawią, jak duże jest dzieci, czyli zabawa jest przednia. A zabaw i niespodzianek nie brakowało. Wśród dzieci pojawił się inspektor Kruk, a obok niego przechadzał się jeden ze smerfów. Tego typu imprezy plenerowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, a to z kolei sygnał, że wałbrzyszanie takich właśnie imprez oczekują. To jest początek imprez, które będziemy organizować z tą firmą, która nam tutaj pomaga. Myślę, że dzieci są zadowolone, to one powinny odpowiedzieć, czy są zadowolone, czy też nie. I mi się podoba, jako starszej osobie podoba mi się. Zapraszamy częściej, takie imprezy będziemy organizować i dbać o dzieci z Piaskowej Góry, nie tylko, aby miały więcej okazji spędzenia czasu z rodzicami. To oczywiście dzięki organizatorom, czyli Stowarzyszeniu Kupców Manhattan 2, wałbrzyskiej posłance na Sejm Katarzynie Brzygłockiej oraz radnej Rady Miejskiej Wałbrzycha Renacie Wierzbickiej, którzy zapewniają, że takie imprezy będą odbywać się co roku na Piaskowej Górze. Co roku o tej samej porze ten Dzień Dziecka będzie na tej Piaskowej Górze w tym samym miejscu. Jeśli tylko się chce i osób takich będzie jeszcze więcej, to niewiele trzeba, by sprawiać innym radość i uśmiech.